Koniec wakacji to tradycyjnie zmiany w najróżniejszych rozkładach jazdy. W przypadku poznańskiej komunikacji miejskiej oznacza to częstsze niż ostatnio kursy tramwajów i autobusów. Tramwaje w porannym i popołudniowym szczycie pojadą co 10 minut, szesnastka nawet co 5 minut. Poza szczytem kursy w środku dnia będą co 12 minut, a wieczorem co 20. Takiej częstotliwości nie było od marca, gdy wybuchła epidemia i komunikacja miejska zaczęła jeździć rzadziej. Miasto we wtorek otwiera też nową pętlę przy ulicy Unii Lubelskiej. Teraz to tam, a nie na Starołękę, będą jeździć tramwaje linii numer 5. Mamy tutaj rejon Poznania, który do tej pory był odcięty od komunikacji tramwajowej i bez wątpienia dla mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, jest to wielka dogodność, że tramwaj mają na wyciągnięcie ręki. Także 1 września wracają na trasy 3, 4, 9 i 10, które ostatnio nie jeździły ze względu na remont torów na ulicy Pułaskiego. Autobusy na najpopularniejszych liniach będą teraz jeździć w szczycie co 12 minut, poza szczytem co 15, a wieczorem co 20. Zmiany w rozkładzie również na kolei. Tu też wraca część pociągów, które zawieszono kilka miesięcy temu z powodu epidemii. Już jutro do rozkładu wracają m.in. pojedyncze poranne pociągi Kolei Wielkopolskich do Poznania z Gniezna, z Bąszynka, Rogoźna, Grodziska i Konina. Podobnie w przypadku niektórych popołudniowych połączeń. Kolejarze zwracają też uwagę, że na odcinku pomiędzy Poznaniem a Opalenicą, ze względu na pracę przy urządzeniach sterowania ruchem, często będą się zmieniać godziny odjazdów i przyjazdów poszczególnych pociągów. Zarówno te, jak i inne drobne zmiany w rozkładzie najlepiej śledzić na stronie www.rozkład-pkp.pl. I wreszcie zmiany i utrudnienia również dla kierowców, szczególnie na rondzie Rataje. W ten weekend mocno zmieniła się tam organizacja ruchu. I te etapy będą wprowadzane sukcesywnie, co da czas kierowcom na zapoznanie się z informacją i na wybranie dróg alternatywnych dla tego węzła. Kierowcy na samym rondzie mają do dyspozycji tylko po 2 pasy. Zwężone są też dojazdy do ronda. Tu szczególnie uciążliwy może być zaledwie jeden przejezdny pas od strony ulicy Jana Pawła II. Dlatego drogowcy sugerują, by w miarę możliwości rondo Rataje po prostu omijać i objeżdżać, na przykład przez Hartowo. Zwłaszcza, że teraz, w pierwszych dniach września, ruch na drogach z pewnością będzie większy niż w ostatnich tygodniach. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.